Witam serdecznie, z tej strony DJ Goro i zapraszam do obejrzenia kolejnego filmiku. Moi kochani, dzisiaj taki krótki filmik, podczas którego pokażę wam, jakie płyty zamówiłem kilka dni temu od mojego kolegi. W paczce powinno być 39 płyt winylowych. Większość to klasyka trance. Także za chwileczkę dowiecie się, jakie to płyty właśnie zamówiłem. Korzystając z okazji, chciałem was zaprosić do subskrybowania mojego kanału, pozostawienia łapki w górę oraz dzwoneczka, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Chciałem was zaprosić na premierę mojego najnowszego wideomiksa, która będzie miała miejsce w niedzielę o godzinie 20 na moim kanale YouTube. Również mój syn DJ Durda po zakończonej premierze na swoim kanale zaprezentuje wam wideomiksa w klimacie klasyki trance oraz hard trance. Gorąco zapraszam na jego kanał. Także moi drodzy, już nie przedłużając, zapraszam na wielki unboxing. Zaraz dowiecie się, jakie to płyty winylowe właśnie trafią do tej szafy. A few moments later. Witajcie kochani. Także zaczynam rozpakowywać paczuszkę. Mam nadzieję, że spodobają wam się płyty winylowe, które zamówiłem. No i co? Przystępujemy do pierwszego cięcia. Do otwarcia paczuszki użyjemy specjalistycznego sprzętu. Paczuszka bardzo dobrze zabezpieczona i zapakowana. Także zobaczymy, co tam w środku jest. Pudełeczko odstawiamy. No i tak, dogrzebałem się już do wszystkich płyt. Bardzo dobrze zabezpieczona paczuszka. No i co? Lecimy. Pierwszy winyl Bass Attack Techno Rocker. Hands upowa bomba. Mi najbardziej podoba się Rob Made Remix. Super. Kolejny winyl Wings Don't Love Mauro Picotto Mix. Polecam. Bene Benassi Satisfaction Isaac Original Mix. Polecam, bardzo fajny utwór. I Hardstyle Tweet Wolf Meet Her at the Love Parade. Tutaj mamy Daisy D Open Sesame Club Mix oraz KC Remix. Tutaj mamy Max DJ Rhythm is a Dancer cover Snapu. Sonic Sky. Tutaj chyba gratis otrzymałem, bo nie pamiętam, żebym tą płytę zamawiał, ale bardzo fajny utwór. Dziękuję bardzo. Tutaj mamy Cascade I Need a Miracle Extended Mix. Fajna hands upowa bomba. Następnie Love Stern Galactica Project Meets Le Petit Sam Loca Galactica. Świetny utwór. Tutaj mamy Clubbing Man We Call It Revolution. Uwielbiam remix Tune Up vs Cascada Remix. Świetna hands upowa bomba. Tutaj mamy Puffendorf La 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 Girl, oczywiście w remixie The Real Booty Babes. Następny winyl Safri Duo Samba Daggio, oryginalna wersja. Świetny numer. Kolejny sztos Clubheads Big Bass Bomb. Widzę z autografem jakimś. Mam nadzieję, że to Clubheads podpisywał. Kolejna Hard Trance Russian Mafia Back on Track, wydane w Pulse. Tu mamy 666 Supa Dupa Fly. Fajny utwór. Kolejny Lexi NK Paul Freak. To jest prawdziwy sztos. Lexi NK Paul Freak. Będziemy to grali. Tutaj mamy Scooter Fire. Oczywiście w takim oto wydaniu. Czerwony winyl. Następnie Komikun Luftstruck Dream Dance Alliance Remix. Polecam.
wydanie w Zoland Records. Tutaj mamy Diablo 666, bardzo fajna oprawka. Tutaj Alarma, również od 666. Tutaj mamy Svensson & Gielen Twisted. Niestety nie ma oryginalnej oprawki, ale jest oryginalna płyta, także Svensson & Gielen Energy Mix. Prawie 10 minut utwór. Tutaj mamy Jan Wayne Only You, fajny utwór. No i klasyka Paul Van Dyke For An Angel. Co mam więcej powiedzieć? Klasyka sama w sobie. Kolejny Voodoo & Serrano Give Me The Power. Tutaj mamy house'ową bombę The Disco Boys For You. Fajny utwór, podoba mi się. Tutaj mamy Mark Och Stuck On You. Kolejny DJ Quicksilver Ameno Remixes. Polecam remix CJ Stona. Świetny numer. Tutaj mamy Bonito & Trooper Fairy Tales of Dreams, wydanie w Clubland. Kolejny winyl 80-Nighters Wham Bam Boogie. Świetny numer. Tutaj mamy Push Strange World. Świetna klasyka trance. Kolejny winyl Voodoo & Serrano Overload. 666 Amok. Tu mamy Groove Coverage Because I Love You Extended Version. Kolejny klasyk Charlie Love Noise & Mental Tio Star Splash Wonderful Days. Tu mamy Brooklyn Bounce vs 666 Progressive Devil. Tutaj mamy Darut Sandstorm Original Mix. Kolejny Sash Ecuador Reload na 2007 rok. Bardzo fajny winylek. Tutaj mamy Groove Coverage Poison w remixes. Tune Up Remix. Świetny hands-upowy. No i na końcu Jan Wayne 1-2-3 Keep the Spirit Alive. Ja polecam w wersję Special D. No moi kochani, właśnie dowiedzieliście się, jakie płyty winylowe zamówiłem, które zasilą moją skromną bibliotekę muzyczną. Korzystając z okazji, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, pozostawienia łapki w górę oraz dzwoneczka, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Ja już powoli się z wami żegnam. No i co? Zapraszam do obejrzenia kolejnego filmiku. Życzę miłego dnia i do zobaczenia na moim kanale. Gorąco pozdrawiam, DJ Goro. Dobra, co mam z tymi płytami zrobić? Sprzedać czy nie sprzedać? Czy grać dalej?